Jako personel medyczny, jako lekarze w tej chwili nie widzimy przyszłości i teraźniejszości właściwie bez systemów teleinformatycznych, bez cyfryzacji w medycynie. W związku z tym oczekujemy, że systemy, na których pracujemy, będą szybsze, lepsze i że będą bardziej wychodzić naprzeciw naszym oczekiwaniom. Już jest w miarę dobrze, ale chcemy, żeby było jeszcze lepiej. Czyli przede wszystkim potrzebujemy bardzo dobrej, mobilnej wersji systemów informatycznych, tak żebyśmy przy łóżku chorego, przy łóżku pacjenta, w poradni bezpośrednio, mogli bezpośrednio interweniować, jeżeli chodzi o pacjenta, zlecać badania, zlecać leki i porozumiewać się z innymi członkami personelu medycznego, teamu medycznego, który pracuje z nami nad pacjentem. Już trochę tak wchodzimy w bycie, być może taki odnośnik Dr. House. I tak byśmy chcieli, żeby w Polsce było trochę jak w Doktorze House'ie, czyli że my mamy praktycznie nie mamy styku z dokumentacją papierową, że mamy tylko i wyłącznie dokumentację cyfrową, to po pierwsze. Po drugie, żebyśmy jak najmniej czasu mogli spędzać przy komputerze, a jak najwięcej z naszymi pacjentami, bo to przede wszystkim przecież w medycynie chodzi. Czyli kolejna rzecz, oprócz mobilnych systemów, system identyfikacji głosu. Czyli my coś mówimy, to się tak jak teraz nagrywa i bezpośrednio przetwarza się do dokumentacji medycznej pacjenta. Po trzecie i chyba najbardziej kluczowe, żeby wszystkie platformy medyczne w Polsce mogły być ze sobą połączone. Tak, żeby pacjent nie był bezludną wyspą w momencie, kiedy przychodzi do innej jednostki ochrony zdrowia, tylko że tak jak mamy w tej chwili indywidualne konto pacjenta, tak żebyśmy mieli jakieś takie konto pacjenta, w którym będą wszelkie informacje medyczne na jego temat i z każdego punktu dostępu w kraju, w jednostce medycznej, żebyśmy mogli sprawdzić, jaka jest historia medyczna pacjenta, jakie miał zabiegi i przede wszystkim, jakie leki bierze. I czwarta rzecz, musimy się dostosować do tego, że za chwilę nieodłącznym i nieodzownym elementem medycyny będzie sztuczna inteligencja. W każdym zakresie praktycznie, w związku z tym musimy się też nauczyć z nią współpracować i systemy teleinformatyczne przede wszystkim muszą się nauczyć z nią współpracować. Ale nie zapominajmy o tym, że medycyna to przede wszystkim ludzie i nigdy człowieka żaden robot czy sztuczna inteligencja nie zastąpi. My tylko oczekujemy tego, żebyśmy mogli zająć się pacjentem, żebyśmy mogli go leczyć, a reszta należy do Was.